Cześć, więc witam Was na prezentacji Luzin Coupled Architecture, czyli architektura luźno powiązana, jak uciec od efektu domina, czyli w jaki sposób budować nasze systemy tak, żeby było one luźno ze sobą powiązane, żeby jeden błąd w jednym z tych systemów nie rozwalił całego naszego systemu, nie sprawił, że cały on nie funkcjonuje. Czyli trochę inaczej to mówiąc, jak zacząć budować greenfield, tak, żeby on rósł nam siłę, a żeby ostatecznie nie skończył się Big Ball of Mud, tak? Żeby się nie skończyło to pływaniem w przysłowiowym błocie i płaczem, zgrzytem zębów i ostatecznie zwolnieniem się z firmy. Ja nazywam się Radek Masiarka, ja na co dzień pracuję w Objectivity, gdzie koordynuję pracę zespołów programistycznych. Staram się blogować, pisać, wymieniać swoje myśli zarówno techniczne, jak i miękkie na blogu radblog.pl. I możecie mnie złapać na Twitterze na pod małpa Radek Masiarka. Ta prezentacja, którą tutaj pokażę, także też tam będzie umieszczona, także będziecie mogli sobie o tych wszystkich rzeczach dowiedzieć się, przeczytać także i mieć dostęp do tych slajdów na samym blogu. Prezentacja Loosely Coupled Architecture musi się rozpocząć pewną definicją, tak? Czym jest Loosely Coupled Architecture? W jednym zdaniu można powiedzieć, że to jest taka architektura, w której komponenty nie wiedzą albo wiedzą bardzo mało o sobie, wiedzą w jaki sposób się ze sobą komunikować, nie wiedzą wiele o swoich wewnętrznych detalach. Nie wiedzą wiele w jaki sposób te komponenty zachowują się wewnątrz, wiedzą tylko w jaki sposób, gdzie one są, w jaki sposób się z nimi skomunikować. No i tutaj już mogłem przejść dalej do opisywania, czym dokładnie jest taka architektura, ale ja lubię w tym momencie zrobić taki twist i sobie zadać pytanie, po co mi to wszystko jest? Po co ja się powinienem tym przejmować? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Co takiego mi da wiedza o tego rodzaju architekturze? No i możecie sobie powiedzieć, że kurde, no jest tyle rzeczy ciekawych do zrobienia, tak? Technologia się tak bardzo szybko zmienia. Tyle rzeczy nowych wchodzi, których trzeba w jakiś sposób nadążać. Po co ja się mam jeszcze tą architekturą przejmować, tak? Mamy przecież nową wersję .NET Core, która się cały czas zmienia, ewoluuje, jest wersja ASP.a 2.2, zaraz wchodzi 2.3, 3.0 już jest jakoś na horyzoncie. Mamy nowego rodzaju bazy danych, którego trzeba uczyć się nowego sposobu modelowania, dostępu do nich, w jaki sposób z nimi pracować. Jest wielka wojna frameworków teraz frontendowych, tak? Czy wybieramy Angulara, czy Vue, czy React, który jest lepszy w takich przypadków? Czy my jesteśmy w stanie się zaadaptować do nich, tak? Czy jesteśmy zmienić kulturę naszej firmy, żeby wejść w nowy rodzaj frameworka? No i oczywiście Docker i Kubernetes, no bo jakie rozwiązanie teraz może być bez Dockera i Kubernetesa, tak? To tak to się może pisało 3 lata temu, ale teraz jak nie mamy Kubernetesa w projekcie, to w ogóle nie warto takiego projektu startować nawet, tak? To w ogóle jakaś porażka jest. Tylko te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazałem, są pewnymi narzędziami, tak? To są pewnego rodzaju tule, które mają nam pomóc tworzyć nasze aplikacje. Ale pewne pryncypia, pewne zasady, którymi się kieruje programowanie, nie zmieniają się tak szybko. Są cały czas takie same. I Jason zrobił taki bardzo ciekawy tweet, że czy to jest 20 lat temu, czy 10 lat temu, czy teraz, cały czas powinniśmy budować nasze systemy jako komponenty, które mają jeden konkretny cel i są luźno ze sobą powiązane. I to się nie zmienia, tak? Wiedza na ten temat, jak to robić, pozwoli Wam być dobrym programistą, efektywnym programistą, niezależnie od tego, czy minie 5 lat, czy minie 10 lat, czy będziecie mieli 60 na karku i będziecie już emeryturę mieli za rogiem, która oczywiście i tak nie będzie, tak? Więc niestety nie macie na co liczyć. Ale politycznie powiedziałem, mówię, dobra, nie, cofam, nie, to... Dobra, to... Ale drugą ważniejszą rzeczą, dlaczego warto się tą architekturą zainteresować, to są wnioski, które płyną z książki Accelerate Building and Scaling High Performing Technology Organization. Ta książka to jest analiza kilku tysięcy odpowiedzi programistów z tego świata, w jaki sposób środowisko, w jakim pracują, wpływa na rezultaty, które osiągają. I na podstawie wyników, które były zebrane z tych ankiet, trójka autorów wywnioskowała, że architektura luźno ze sobą powiązana napędza performance tworzonego rozwiązania. W 2017 roku
luźno powiązana architektura była największym wskaźnikiem, która wpływa na performance dowożenia nowych funkcjonalności. Czyli w zależności nie ma znaczenia, jaką konkretną technologię wybierzecie, czy to będzie webowa, desktopowa, czy będziecie robili aplikacje mobilne, czy nawet pracowali w bardzo starych systemach typu mainframe, jeśli będziecie tworzyli w taki sposób waszą architekturę, to zawsze będziecie mieli z tego korzyści. I w tej książce jest pokazany bardzo ciekawy wykres, jakie bezpośrednie skutki ma taka architektura. Otóż możemy sobie porównać, w jaki sposób mamy tę naszą architekturę, czy ona jest luźno powiązana, średnio powiązana i mocno ze sobą powiązana, do ilości deployów, jakie robią nasi programiści w naszym systemie. I można powiedzieć, że są trzy rodzaje architektur: highly coupled, czyli bardzo ze sobą związana, średnio związana i luźno ze sobą powiązana. I tak wygląda wykres. Otóż kiedy mamy architekturę mocno ze sobą powiązana, to wraz z ilością deweloperów, która rośnie w projekcie, drastycznie spada nam ilość deployów, ponieważ my mamy bardzo wiele problemów komunikacyjnych, bardzo wiele zależności, które uniemożliwiają nam sukcesywnie dołożenie nowych funkcjonalności do systemu na produkcji. Gdy mamy system średnio ze sobą związany, to dalej jesteśmy w stanie dostarczać nowe deploye na produkcję, ale dzieje się to o wiele wolniej. Znaczy, kiedy mamy system ze sobą luźno powiązany, to jesteśmy w stanie prawie liniowo dostarczyć nowe komponenty wraz z dokładaniem nowych deweloperów. Jeśli tych deweloperów dodamy X, to możemy powiedzieć, że tyle samo wzrośnie liczba deployów, co jest oczywiście bardzo dobrym wskaźnikiem. I taka luźno związana architektura pozwala na właśnie na tworzenie dużej ilości deployów, czyli dużej ilości nowych wdrożeń do systemu. Pozwala dokonywać bardzo dużych zmian, które się dzieją wewnątrz jednego komponentu. Możemy przepisać cały ten komponent, cały ten moduł, a cała reszta świata nawet tego nie zauważy. Możemy dokonywać dużych zmian w taki sposób, że te zmiany nie afektują na pozostałą część systemu. Możemy się szybciej skalować, możemy się lepiej skalować, bo my wiemy, który komponent dokładnie potrzebuje lepszego, szybszego działania, większej mocy obliczeniowej, i ten dokładny komponent jesteśmy w stanie zeskalować, a cała reszta systemu działa tak, jak działała wcześniej. Mamy mniej problemów koordynacyjnych, komunikacyjnych, bo my wiemy, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, wiemy, jakie mamy to API między sobą, dzięki czemu, jeśli my nie łamiemy tego API, nie łapiemy tych wzorców komunikacyjnych, to jesteśmy w stanie dokonywać zmian, które nie dotykają pozostałych zespołów, przez to mamy bardziej efektywną komunikację w zespole. Nie musimy testować całego naszego rozwiązania, możemy się skupić na tym, żeby testować nasz pojedynczy komponent, a cała reszta świata będzie bazowała tylko na tym, że nasz kontrakt się nie zmieni, że nasz sposób działania będzie taki, jaki był wcześniej. I taką bardzo ciekawą dodatkiem, który do tego wszystkiego dochodzi, jest to, że możemy deployować kod w codziennych godzinach pracy, czyli to nie będzie już taki wielki chaos, że robimy wdrożenia, a później przez następne dwa dni robimy nadgodziny, tylko możemy za każdym razem dodawać nowe rzeczy do naszego systemu i to sobie działa. To nie afektuje na cały nasz system, przez to zarówno my, jak i osoby, które korzystają z tego systemu, są o wiele szczęśliwsze. No to czym jest w takim razie ta architektura? Czy jest mikroserwisami? No dużo osób tak by powiedziało, że jeśli mamy mikroserwisy, no to mamy super luźno powiązaną ze sobą architekturę, ona się świetnie ze sobą komunikuje, tak? Mamy system, który jesteśmy w stanie zeskalować każdy konkretny serwis, więc jest na pewno super. No nie. Nie, i to jest zdecydowanie duży problem, jak pewne osoby chcą wdrożyć mikroserwisy po to, żeby to wszystko sobie działało bardziej skalowalnie, bardziej niezależnie, tak? Jeśli nie dotkniemy pewnych bazowych pryncypiów, czym jest ta architektura, to niestety żadne mikroserwisy nam w tym nie pomogą. No to czym jest w takim razie to luźno powiązana architektura? Luźno powiązana architektura ma dwa konkretne czynniki. Pierwszy z nich to jest spójność. I ta spójność powinna być duża. Spójność to jest określenie, jak pewne elementy wewnątrz komponentu, wewnątrz modułu są ze sobą związane, czyli w jaki sposób one zależą wewnętrznie od siebie.
i im bardziej te elementy wewnątrz tego konkretnego komponentu są ze sobą blisko, to znaczy, że mamy dobrze określoną spójność wewnątrz danego komponentu. A następnie powinniśmy mieć złączenie i powinien być to złączenie na jak najmniejszym poziomie, czyli te komponenty komunikują się między sobą, powinny jak najmniej od siebie bezpośrednio zależeć i jak najmniej od siebie bezpośrednio wiedzieć. I mając wysoką spójność komponentów i mały poziom złączenia, jesteśmy w stanie osiągnąć możemy osiągnąć loosely coupled architecture, która będzie odpowiadała naszym potrzebom. I żeby tak tutaj można było oczywiście zacząć już opowiadać o jakimś konkretnym systemie, na jakichś przykładach technicznych, ale ja lubię pokazać przykład takiego działu fizycznego, takiego w naszym realnym życiu, który działa w taki sposób, że jest właśnie bardzo spójny ze sobą i bardzo luźno działa z pozostałym światem. I to jest dział finansowy, dział payrollu, dział księgowości, w zależności od tego, co konkretnie macie w firmie. No i taki dział payrollu działa w taki sposób, że jeśli my dostajemy podwyżkę i zaczynamy być tym mistycznym programistą 15K, to mamy sobie aneks, no i musimy w jakiś sposób sprawić, żeby ta podwyżka została dostarczona do tego działu. No to co? To wejdziemy sobie do pokoju, otworzymy drzwi, otworzymy tam bazę danych, gdzie są wszystkie informacje, kto ile zarabia, znajdziemy siebie i zmienimy sobie informacje o nas samych, dodamy sobie tam te kilka tysięcy do naszych zarobków. No oczywiście to tak nie działa. Jakbyśmy tak zrobili, to pierwszego dnia zostalibyśmy już wyrzuceni, to pierwszym dniem po takiej akcji zostalibyśmy wyrzuceni z pracy, tak? To nie wolno czegoś takiego zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że dział taki nie udostępnia informacji na zewnątrz. Mamy ściśle zamknięte te informacje wewnątrz tego działu, a to jak my się z nim to nie możemy sami zmienić tego wynagrodzenia. Czyli my nie możemy sobie wpłynąć na to wynagrodzenie. To co możemy zrobić, to możemy skontaktować się z osobą, która jest w tym dziale, tak? Która odpowiada za kontakt z takimi petentami jak ja, na przykład panią Grażynkę. I pani Grażynka jest tutaj naszym API, którymi się komunikujemy i my jej dajemy aneks jako tą formę komunikacji. I teraz pani Grażynka wewnątrz tego działu sama zapewnia to, żeby ta podwyżka została nam nadana. I teraz my nie wiemy, w jaki sposób to się dzieje w środku, tak? Czy jest jeszcze jakieś inne pani Grażynki? Czy to dokonuje pani Ania, która jest przełożoną szefową działu, tak? Czy to w jaki konkretny system się tym zajmuje? My nic o tym nie wiemy. I teraz jeśli taki dział w pewnym momencie chciałby zmienić sposób działania, chciałby zmienić system, chciałby zmienić procedury, to przecież nas to w ogóle nie dotknie, tak? To się wszystko dzieje w środku tego departamentu. A my na koniec to dostaniemy, to po prostu na billingu konta zobaczymy, że tych kilka tysięcy więcej, kilka złotych więcej w zależności kto jakiego ma pracodawcę, po prostu będzie miał na koncie. I to jest dobry przykład, w jaki sposób powinny takie komponenty wyglądać. Czyli powinny mieć jasną formę komunikacji, powinny dane trzymać blisko siebie, tak żeby nie udostępniać ich na zewnątrz. I te zmiany, które zachodzą w takim dziale, powinny być cały czas wewnątrz takiego działu. I mówiąc o spójności i o couplingu, to ja byłem pod wrażeniem, jak dużo ciekawych materiałów jest na ten temat, jak dużo cała historia programistyczna, całe wszystkie osoby, które pracowały, żebyśmy teraz byli w tych miejscach, w których jesteśmy, mając te frameworki, te narzędzia, opisały, jak powinna wyglądać dobra spójność i dobry coupling, w jaki sposób to powinno być, w jaki sposób my to powinniśmy definiować. I chciałbym przejść pokrótce po właśnie tych rodzajach spójności, po rodzajach couplingu, ponieważ to jest bardzo ważne, by zrozumieć, w jaki sposób my tą architekturę powinniśmy definiować. I najpierw przejdźmy przez tą niską spójność, czyli w jaki sposób nie powinniśmy łączyć z sobą komponentów. I na pewno nie powinniśmy robić je w taki sposób, że mamy losową spójność, tak? Czyli po prostu wrzucamy tam jakieś komponenty ze sobą. Mając taki shared, mamy pewność, że tam będą jakieś problemy. Mamy pewność, że tam rzeczy będą, które są niespójne ze sobą, co będzie rzutowało na naszą architekturę.
Następnie kolejny poziom, w jaki nie powinniśmy sobą łączyć komponentu, to jest logiczny albo inaczej typowy. To znaczy, że łączyć po jakiego rodzaju akcje się tam zachowują. I tutaj mamy na przykład data access, gdzie możemy wrzucać wszystkiego rodzaju dostępy do bazy danych, jakie mamy w naszej aplikacji. Możemy tam mieć do bazy A, B, C, D, mieć 5 różnych sposobów. Czy to nam w jakiś sposób pomaga tworzyć dobrze skalowalną architekturę? Nie pomaga nam. I kolejny sposób, który jest odradzany, to jest czasowy, czyli grupowanie komponentów ze sobą w taki sposób, żeby one odpowiadały, kiedy się dana rzecz wykonuje. No i mając nasz duży system, wrzucimy do jednego modułu wszystkie rzeczy, które się zaczynają na początku systemu. Czy to nam w jakiś sposób pomoże później ten system tworzyć, pomoże go rozwijać? No niestety nie bardzo. Bardzo dużo zmian tam będzie dokonywanych. Przez to wszystkie osoby, które są w naszym systemie, współpracują czy nie, będą tym bardzo mocno będą zaafektowani, doświadczeni. Tak, będą doświadczeni. To właśnie przez te problemy, które tutaj są. I z drugiej strony mamy wysoką spójność, czyli to, w jaki sposób powinniśmy te komponenty ze sobą łączyć. I pierwszą z nich jest tak zwany sekwencyjny, czyli łączyć ze sobą rzeczy, które są powiązane, jak po kolei akcje zachodzą. Tak, żeby łączyć output z jednej akcji z inputem drugiej akcji. I takim przykładem jest na przykład builder, czyli mamy wszystkie rzeczy w danym obiekcie, który zajmuje się budowaniem czegoś i jeden jakby output z akcji jest inputem w kolejnej akcji, także rezultatem całego komponentu jest po prostu konkretny byt, który zostanie przez ten obiekt wyprodukowany. Drugą, tą jakby najbardziej pożądaną rodzajem spójności jest informacyjna. To znaczy, że to jest łączymy wszystkie rzeczy, które używają jednych konkretnych spójnych danych i które są reprezentowane przez konkretne akcje. I tutaj możemy na przykład zdefiniować coś takiego jak zarządzanie zamówieniami. Czyli będziemy mieli moduł, który zajmuje się konkretnym obrębem informacji, akcji w systemie i on trzyma te rzeczy razem ze sobą, tak, że one odpowiadają stanowi rzeczywistości, jaki jest wykorzystywany przez naszych klientów. I jakby ten najbardziej pożądany, który się nie zawsze da stworzyć, to jest tak zwany funkcyjny. To znaczy, że zbieramy do jednego modułu, do jednego komponentu wszystkie rzeczy, które odpowiadają pewnej konkretnej funkcjonalności, także mamy konkretny rezultat z akcji na danym komponencie, na danym module. I to wszystko, jakby sobie połączyć ze sobą razem, może nam pokazać, że jak mamy taką standardową architekturę, tak, mamy sobie warstwę presentation, domain, data, to rozdzielanie, to przy pewnej już skali systemu, rozdzielanie na takie trzy konkretne moduły nie będzie nam pomagało rozwijać naszego systemu, ponieważ bardzo dużo rzeczy będzie cross-funkcjonalnych, będzie odpowiadało jednocześnie w trzech różnych warstwach. To, co jest polecane przez osoby, które są bardzo wpływowe w świecie programowania, to, żeby przejść dalej, tak? Czyli powinniśmy może robić slice'y, powinniśmy robić moduły cross-warstwowe, ale funkcjonalne. I tak na przykład Martin Fowler mówi o presentation domain data layeringu, Jimmy Bogart mówi o vertical slice architecture, czyli w taki sposób tworzeniu modułów, żeby one raczej skupiały się na konkretnych funkcjonalnościach, a zawierały w sobie te różne rodzaje akcji, które się tam zajmują, czyli na przykład dostęp do bazy danych, wysyłkę danych, prezentacji, żeby to wszystko to był konkretny moduł. Bo dzięki temu będziemy mieli większą spójność wewnątrz jednego komponentu, a nie będziemy musieli za każdym razem zmieniać wszystkich komponentów, kiedy dana potrzeba biznesowa nadejdzie. No i dalej możemy sobie powiedzieć o połączeniach, o złączeniach, czyli w jaki sposób nie robić połączeń pomiędzy modułami. Pierwszym z nich jest tak zwana patologiczny rodzaj złączenia, czyli rodzaj złączenia przez dane, przez content. To znaczy, że my mamy jeden moduł, a drugi moduł bierze bezpośrednio do naszych danych, do naszej logiki i na jej podstawie działa. No i co to,
co to powoduje, że jeśli my zmienimy sobie nasze wewnętrzne informacje, to w jaki sposób działamy, to drugi moduł nagle zostaje tym poszkodowany. Przez to jesteśmy bardzo silnie ze sobą połączeni. Rozwiązaniem tego jest stworzenie globalnego, wspólnego stanu, który wcale nie rozwiązuje tego problemu. Tak? Czyli mamy jakiś wspólny zbiór danych, wspólny zbiór informacji, do którego każdy z nas dotyka i który powoduje, że jeśli ktoś jedną z nich zmieni, to wszyscy mają problemy, co powoduje, że musimy się wspólnie, razem synchronizować, działać tak, żeby ten stan został zachowany poprawnie. I trzeci rodzaj negatywnego złączenia, wysokiego, to jest taki, że my komunikujemy się pomiędzy sobą, ale my dokładnie wiemy, w jaki sposób ten komponent wewnątrz działa. My wiemy, my mamy tak stworzone API, że mamy dużo różnych flag i w zależności od tego, jak się połączymy, to ten komponent zachowa się tak, a nie tak. Tak, a nie tak. No co to powoduje? Że jak ktoś będzie chciał zmienić swoją wewnętrzną logikę działania, to się niestety wszystko kompletnie rozwali. I temu przeciwstawiamy niski sposób złączenia, czyli to, jaki powinniśmy działać. Pierwszą z nich jest taki, żeby komunikować się ze sobą po ściśle określonych interfejsach, które są pewną barierą dostępu do danego modułu, do danego komponentu. Czyli my powinniśmy mieć wystawiony tak zwany wspólny język, tak zwany, który my się komunikujemy, mówimy, że to jest nasz kontrakt, który my mówimy na zewnątrz. Jeśli ty się będziesz zachowywał, przysyła mi takie dane, jakie powinieneś, to uzyskasz taki konkretny rezultat. To jest, w jaki sposób ja działam. Jeśli my będziemy jednocześnie działali zgodnie z tym kontraktem, to mamy pewność, że zmiany, które nie będą afektowały tego kontraktu, a będą zachodziły w środku danego komponentu, nie sprawią, że pozostałe komponenty będą miały z nami problem, czyli nie zaafektują naszego sposobu działania. Drugi sposób pożądany przez nas łączenie jest przez tak zwany message bus, tak? Czyli sposób przez komunikację asynchroniczną w taki sposób, że my nie komunikujemy się bezpośrednio ze sobą, tylko mamy połączenie ze sobą nieco niejawne w taki sposób, że możemy odłączyć się bezpośrednio jednym i drugim serwisem, dzięki czemu możemy inaczej pracować, inaczej możemy tą komunikację rozplanować, możemy ją nieco opóźnić, możemy nie brać wszystkich, do pewnego czasu możemy nie brać pewnych message'ów z kolejki, możemy te message'y inaczej rozplanować, ktoś inny może się tymi wiadomościami zająć, dzięki czemu mamy lepiej odseparowane od siebie systemy. I tym najbardziej mitycznym, tym najlepszym sposobem niskiego złączenia jest oczywiście brak złączenia. Czyli jeśli tak dobrze nasze komponenty wydzielimy, to może być taka sytuacja, że część komponentów nie będzie się ze sobą w ogóle łączyć. Dzięki czemu będziemy mogli niezależnie te komponenty ze sobą wdrażać, tak że nikt nie będzie cierpiał na tym, że my zmodyfikowaliśmy nasze komponenty. No i na podstawie tego, co o złączeniach to opowiadałem, no to jasno widać, jakie są największe problemy związane z mikroserwisami, kiedy bierzemy pod uwagę loosely coupled architecture. Wiele razy byłem świadkiem faktu, że no, były sobie mikroserwisy, które miały jeden globalny stan. Czyli były sobie 5-10 mikroserwisów, ale mamy jedną bazę danych. No i super po prostu. Sobie wszystko się świetnie skaluje, po czym wszystko po prostu momentalnie upada. Cały system leży i mamy bardzo duży problem, z którym się musimy stykać. Następnie możemy sobie powiedzieć, że bardzo złym sposobem integracji siebie jest integracja przez bazę danych. Czyli mając te serwisy, one powinny się komunikować ze sobą właśnie przez to API, a nie, że sobie rzeźbią po bazie danych. No bo jakakolwiek zmiana teraz, w jakim sposób działamy, powoduje, że wszystkie inne serwisy cierpią na tym. Co z jednej strony sprawia, że my wolniej dostarczamy, my nie mamy takiej autonomii, a z drugiej strony, że oni nie mogą, że oni muszą się z nami koordynować, kiedy my pewne rzeczy wdrażamy. Kolejną rzeczą jest wiedza o tych zależnościach, o tej logice biznesowej wewnątrz, czyli my nie powinniśmy udostępniać tego na zewnątrz,
bo powodujemy, że ktoś musi ją rozumieć, tak? Po to się wdraża te komponenty, po to się je separuje, żeby to ukrywać, żeby tworzyć pewną warstwę abstrakcji, która pozwala nam działać w taki sposób, że my nie wiemy, co dokładnie tam jest w środku, tylko po prostu komunikujemy się przez określony język. No i kiedy mamy serwisy, które zbyt często ze sobą rozmawiają, za dużo danych ze sobą komunikują, to może być pokazanie, że ta spójność gdzieś leży, że tam nie zostały dokonane odpowiednie wzorce, które spajają te serwisy ze sobą, które sprawiają, że dobrze mamy wydzielone granice ich, co powoduje, że my cały czas musimy się komunikować o każdą jedną rzecz. Może trzeba było trochę inaczej je wydzielić, może pewne serwisy są wydzielone niepotrzebnie, może je można połączyć. Można zastosować dużo różnych technik, które sprawią, że nasze serwisy będą lepiej wydzielone. I teraz jakby podsumowując te 12 jakby takich parametrów, którą oczywiście może być dla was nieco nudna, tak? No bo to są, wiadomo, jakaś taka teoria, nie wiadomo z jakichś artykułów, z jakichś książek, co to mi właściwie da, jakby to podsumować tak w jednym zdaniu. I się okazuje, że można to naprawdę dobrze podsumować w jednym zdaniu i nawet udało mi się znaleźć ciekawy paper naukowy, który właśnie opisuje, w jaki sposób takie moduły, komponenty wydzielać, co pokazuje, że warto takie rzeczy, które są nieco wiekowe, czytać, bo tam jest naprawdę duża wiedza ukryta. Jest paper, który się nazywa On the Criteria to be Used in Decomposing System into Modules. Oni tam opisują kilka różnych technik, które próbowali zastosować do tego, żeby wydzielać system na mniejsze moduły. I całym podsumowaniem tego artykułu jest to, że żadna z takich technik nie działa dobrze. To, co jest rozwiązaniem, które się sprawdza w tych przypadkach, to jest zaczęcie od takich decyzji, które są bardzo częste do zmiany, które się mogą zmienić, które my wiemy, że będą się zmieniały. Następnie to, co my musimy zrobić, to wydzielać tak te moduły, żeby wewnątrz nich się działy te zmiany, a żeby one nie afektowały na cały świat zewnętrzny, nie afektowały na pozostałe elementy, które działają w tym systemie. Czyli tworzyć w taki sposób te granice, żeby my mamy niezależność do dokonywania zmian wewnątrz, a na zewnątrz mamy bardziej stabilne, bardziej niezmienne warunki pracy. No jak to może wpływać taka wiedza na większy system? Załóżmy, że mamy system do leasingowania, do aplikacji leasingowania, super, do leasingowania samochodów. I możemy sobie skonfigurować taki samochód, możemy go leasingować, możemy następnie jakoś zapłacić. Mamy tutaj moduł faktur, żeby można było tymi fakturami zarządzać. No i pewnie jakiś moduł prawny, żeby nadążyć nad tymi wszystkimi rzeczami, które się zmieniają w świecie prawa. Ten system działa świetnie, przynosi super pieniądze naszemu biznesowi. I biznes mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś teraz dodał do tego systemu funkcjonalność leasingowania sprzętu komputerowego, żebyśmy byli w stanie na tym systemie także brać i te komputery, myszki, klawiatury leasingować firmom informatycznym, ponieważ to się bardziej opłaca niż kupowanie sprzętu przez takie firmy. No to super, no to co zrobimy? No to sobie z każdym z tych modułów dodamy sobie pewną logikę, która będzie nam odpowiadała za komputery, no i odseparujemy tą, która jest odpowiedzialna za samochody. No i dzięki temu w naszym systemie będziemy mieli taki moduł jak wcześniej, tylko w każdym z nich będzie logika odpowiedzialna za przetwarzanie samochodów i przetwarzanie komputerów. No i czy widzicie, jaki problem tutaj następuje na podstawie tego prawa, na podstawie tego twierdzenia, które było opisane wcześniej? Otóż rzeczy, które się najczęściej zmieniają, to są rzeczy raczej powiązane ze tym sposobem sprzedaży, sposobem pracy. Czyli mamy na przykład, jeśli chcielibyśmy na przykład wdrożyć nowe wymogi prawne odnośnie sprzedawania samochodów, no to najprawdopodobniej musielibyśmy zmienić ten komponent, musielibyśmy zmienić ten komponent tutaj, tak? Czyli mamy trzy różne moduły, które musieliśmy zmodyfikować.
Następnie powiedzmy, że chcielibyśmy wdrożyć nieco inny sposób sprzedaży sprzętu komputerowego. No to co musimy w takim razie zrobić? Pewnie się leasing zmienia, pewnie payment i pewnie invoices. Czyli widzimy, że zmiany następują raczej w tym kierunku, a nie następują w tym kierunku tutaj. No i niestety, jak my dokonujemy zmiany w tym małym tutaj komponencie wewnątrz tego większego, no to powoduje zablokowanie także pracy wszystkich osób, które pracują nad tym drugim streamem, tak? Czyli robiąc zmiany w fakturach przy komputerach, no niestety blokujemy też zmiany, też pracę osób, które tam zajmują się samochodami. No i to, co powoduje, to pokazuje, że może lepiej trochę inaczej zbudować, zmodularyzować nasz system. Że może powinniśmy mieć raczej streamy biznesowe, które powinny enkapsulować w sobie logikę tych poszczególnych komponentów, a my w środku będziemy zarządzali każdym z tych elementów. I teraz wszystkie zmiany, jakie będą dokonywane w obrębie samochodów, bo tam się może też często zmieniać, to będzie robione w tym górnym streamie i nie będzie tak mocno afektowało tego dolnego streamu. Przez to możemy sobie łatwiej zmieniać sposób działania streamów, a nieco trudniej nam się modyfikuje cały kawałek odnośnie typów. I teraz możecie sobie zadać pytanie, no to co w takim razie robić pomiędzy tymi komponentami, tak? Czy tutaj będziemy mieli jakiś bardzo dobry sposób połączenia, tak? Czy sobie możemy tutaj tam kod jakoś mocno współdzielić, dzięki czemu będziemy mogli sobie, wiadomo, zastosować najlepsze techniki programistyczne, wzorców 10, całą książkę Design Pattern sobie wdrożymy, żeby to wszystko sobie działało. No i to jest niestety pierwszy krok do tego, żeby się całe jakby wdrożenie Loosely Coupled Architecture nie udało. Otóż chcąc pewien kod, ten kod reużycia kodu sobie zmniejszać, no to pewnie byśmy zastosowali technikę Don't Repeat Yourself, czyli te konkretne kawałki kodu, żeby nam się nie powtarzały wewnątrz naszego systemu. No, jak te osoby, które nie wiedzą, co to znaczy, czym jest Don't Repeat Yourself, chociaż mam nadzieję, no to every piece of knowledge must have a single unambiguous authoritative representation within a system. Czyli powinniśmy to budować w taki sposób, żeby ta wiedza miała jeden konkretny wygląd, jedno konkretne miejsce w naszym systemie. No i jakie to rodzi problemy przy tworzeniu systemu, który jest luźno z sobą powiązany? Otóż nigdzie na stronie, która opisuje, czym jest Don't Repeat Yourself, nie jest powiedziane, że wdrażanie DRAJA powoduje jednocześnie coupling. To znaczy, że my te wszystkie miejsca, w których my łączymy ten kod ze sobą, wiążemy później w tym jednym miejscu, które ten kod jakby zastąpiło. I to, co jest problematyczne z DRAJ-em, to, że my jesteśmy bardzo łatwo w stanie policzyć, ile będzie kosztowała nas praca, kiedy my tego DRAJ-a nie mamy. No bo mamy ileś tam miejsc dodatkowych, które musimy poprawić. A nam jako ludziom bardzo trudno estymuje się problemy z tego, że my ten drive wdrożyliśmy. Bo te problemy są już na tyle skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest na przykład 2, 4, 8 razy więcej. No i jak to rzutuje na naszą codzienną pracę? Załóżmy sobie, że mamy komponenty, że mamy system, który mamy A, B i C komponenty. I mamy pewną funkcjonalność, która jest w module A. No i teraz w tym lewym module i w tym prawym module, po tej lewej części, po tej prawej części chcemy dokonać zmiany tak, żeby funkcjonalność była zarówno używana przez A, B i C. No to co robimy w takim razie? Mamy tą jedną funkcjonalność po stronie lewej i trzy funkcjonalności po stronie trzeciej, zduplikowane. To teraz chcemy dokonać zmiany na funkcjonalności. Chcemy dodać tą samą funkcjonalność. Chcemy dodać pewne możliwości w tej funkcjonalności. Po tej stronie będzie ona kosztowała X. To ile ona będzie kosztowała po prawej stronie? 3. Świetnie. Widzę, matematykę na poziomie podstawowym jest OK. 3X kosztuje, nic się tutaj nie zmienia. A teraz załóżmy, że musimy każda ta funkcjonalność musi zostać zmieniona dla tego komponentu nieco inaczej.
i to kosztuje nas X, tutaj Y, a tutaj Z. Ile ona będzie nas kosztowała po lewej stronie? X plus Y plus Z. No właśnie nie bardzo. To nie jest takie proste już do estymowania, ile to funkcjonalność będzie nas kosztowała. Bo to zależy to od tego, w jaki sposób my tą zmianę wdrożymy, tak? No i na przykład może być powiedziane, że okej, ta zmiana będzie potrzebowała wdrożenia jakiejś konkretnej strategii, tak? A żeby tą później dobrze to działało w systemie, to musimy ją zarejestrować w naszym dependency injection w jakiś sposób. I musimy to też odpowiednio później przetestować, żeby to wszystko sobie działało odpowiednio. No a kurde, panie, to już nie są proste rzeczy, to nasz zespół juniorów tego nie da rady zrobić, nie? To co teraz? No to panie, to trzeba architekta. A gdzie ten architekt jest? No on siedzi w Ameryce Południowej, uczy się hodować alpaki, bo teraz jest trend na alpaki, nie? No i to jest oczywiście żart, ale jakby sposób zmian, które wprowadzamy, dodając tego draja, nie jest taki prosty do wyliczenia. Nie wiemy o nim przed jego wdrożeniem bezpośrednio. Czyli bardzo łatwo nam się dodaje, właśnie nam się uspójnia pewne kawałki kodu, ponieważ my wiemy, ile na tym zaoszczędzimy, ale nie wiemy, ile tracimy na tym, że te kawałki mamy osobno zrobione. Jeśli my to sobie za bardzo pociągniemy, to tworzy bardzo duże problemy. I fajnie to Sandy skomentowała na jednej ze swoich prezentacji na Elasticsearch, a słabo to widać, niestety mam ten slajd poprawić. Duplication is far cheaper than the wrong abstractions. To znaczy, że mając duplikowany kod, to nas kosztuje ileś, tak? Trzeba poprawić 3, 4, 5 miejsc. Ale jeśli my ten kod źle wdrożymy, źle dokonamy tej abstrakcji, to na później bardzo mocno na nas afektuje. Co powoduje, że systemy, że komponenty są ze sobą połączone i musimy za każdym razem dbać o to, żeby one ze sobą dobrze się komunikowały. I niestety bardzo trudno jest, kiedy my już dodamy tą warstwę abstrakcji, to cofnąć się jeden krok do przodu, tak? No bo my już, to jest tak zwany system, to jest tak zwany efekt IKEA. Że my jak coś zrobimy, to się czujemy z tym mocno związani. Bardzo ciężko jest cofnąć nam to, co już zrobiliśmy. Ja sam miałem problem właśnie związany z takim rodzajem abstrakcji, kiedy tworzyliśmy system, gdzie później dodawaliśmy notatki, tak? Mieliśmy sobie były sobie różne komponenty, różne moduły i było powiedziane, że każdy z nich z tych modułów powinien móc definiować notatki do produktów, zamówień, dostaw, użytkowników i do akcji payrollowych. No i to, co zrobiliśmy, no przecież te notatki wyglądają identycznie, tak? Notatka dodajemy, read później, CRUDem, to po prostu wszystko ściągamy z bazy danych, no żyć nie umierać. To co? To notatki po prostu per cała aplikacja. No i się zaczęło, tak? Bo nagle się okazało, że chcielibyśmy, żeby na stronie zamówień pokazywać wszystkie notatki z produktów, które są tutaj zrobione. A następnie na stronie dostaw chcielibyśmy pokazywać wszystkie, na stronie danej dostawy, pokazywać wszystkie zamówienia w tej dostawie i wszystkie produkty w tej dostawie. A na stronie użytkownika chcielibyśmy pokazywać jego notatki z dostaw, jego notatki z zamówień, jego notatki z produktów. Żeby wdrożyć takie coś do komponentu, który sobie jest reużywany per cały system, no to już musieliśmy wspiąć się na wyżyny naszych możliwości programistycznych i skończyło się na jakimś arcypaskudnym generowania read modeli z linku podczas deployu systemu, tak, że my to po prostu generowaliśmy te read modele i wrzucaliśmy bezpośrednio do bazy danych. No po prostu dramat. I później się okazało, że tutaj chcą jeszcze wykorzystywać full text searcha, a tu jest jeszcze jakieś security dokładnie na te notatki. No i my już po prostu rozpłakaliśmy się, no ja miałem to szczęście, że na szczęście wyszedłem z tego projektu. Wiecie, ale oni dalej płaczą. No, ale tak. Także niestety, ale to, co trzeba pamiętać o DRAI, to jest bardzo mocno wiąże nas z to, co się bardzo mocno łączy z Loosely Coupled Architecture, to, że DRAI należy stosować, łącząc ze sobą konkretne porcje wiedzy w konkretnej części, która jest jednoznaczna. To znaczy, że kod z jednym module, a kod w drugim module, to wcale to nie jest ten sam kod, bo on może spełniać nieco inne funkcjonalności. My, modyfikując dwie, trzy porcje kodu poza modułami,
tracimy na tym trochę czasu, ale kiedy się okaże, że jednak ktoś ma nieco inne rozumienie tego, co ten kod miałby robić, to jest nam jest rząd, 2-3 rzędy wielkości taniej po prostu dodawać tam pewne rzeczy, niż bawić się w dużo różnych warstw abstrakcji, strategii i jakich tam sobie jeszcze wzorców nie wymyślicie. I to, co się wiąże z tym don't get it yourself, to jest to, w jaki sposób nie ten kod jest używany, tylko w jaki sposób ten kod my wycinamy, żeby móc pewne konkretne inne zmiany dokonywać. Bardzo fajnie to opisał bodajże Jeff Books w swoim artykule na blogu Programming is Terrible, w ogóle świetna nazwa bloga, że write code that is easy to delete, not easy to extend, czyli taki sposób, te moduły, te komponenty, ten kod, żeby się dało go w prosty sposób usuwać. Bo dzięki temu będziecie mieli większą niezależność waszych rzeczy, kiedy nikt nie będzie wpływał na to, w jaki sposób wy działacie. Dobra, to jak tak sobie ponarzekaliśmy, no to co w takim razie zrobić, żeby to osiągnąć? W jaki sposób te komponenty ze sobą tworzyć, tak żeby one miały wysoką spójność, a były ze sobą luźno związane? No ja tutaj jestem fanem Domain Driven Design, czyli projektowanie zorientowanego domenowo, biznesowo, w taki sposób, żeby wiedzieć, w jaki sposób te komponenty ze sobą łączyć, a w jaki sposób oddzielać te komponenty ze sobą. I tu nie chodzi mi tutaj o te wzorce programistyczne, tylko takie wzorce miękkie, wzorce biznesowe, w jaki sposób te komponenty ze sobą wydzielać. Bo mamy bardzo wiele, na podstawie tych książek można wyznaczyć bardzo wiele ciekawych heurystyk, w jaki sposób wydzielać te komponenty, te moduły. Możemy na przykład wydzielić te moduły per dany dział. To się wydaje najłatwiejsze, tak? Mamy konkretne działy w firmie, piszemy dla nich oprogramowanie. Każdy z tych działów to będzie osobny komponent, bo oni w taki sposób działają. Jeśli oni w taki sposób działają, to jest dobry pomysł, żeby w taki sposób wydzielić nasz system. Następnie mogą być to domenowi eksperci ci biznesowi, którzy nam pomagają pisać ten software, bo może się okazać, że w danym dziale są jeszcze mniejsze frakcje, które znają się na konkretnych funkcjonalnościach, przez to raczej pod nich powinniśmy ten system pisać. Może się to okazać wszystko nieprawdziwe, bo możemy połączyć nasze systemy per proces, tak jak pokazałem na podstawie samochodów i komputerów, także lepiej jest te rzeczy połączyć, w jaki sposób ten proces działa, a nie jakie są konkretne działy, konkretna jakby struktura firmy. Możemy połączyć je przez to, gdzie jest to właścicielstwo danych, kto te dane trzyma, a kto tylko z nich, kto ich reużywa, kto je czyta, tak? Wtedy ten obiekt, ten komponent, który te dane posiada, będzie jednym jakby bytem, a wszystkie pozostałe mogą być od niego oddzielone, tak żeby on tylko wiedział, w jaki sposób tymi danymi zarządzać. Możemy połączyć komponenty ze sobą, połączyć komponent ze sobą per user experience, czyli w jaki sposób użytkownik będzie korzystał z tego, z tych danych, w jaki sposób będzie dokonał interakcji, tak żeby to było na jak najbardziej spójne, tak żeby on miał jak najmniej problemów z tym. I to wcześniej opisywany tam stopień zmiany, czyli w jaki sposób rzeczy się zmieniają, raczej zamykać te rzeczy ze sobą, w jaki sposób je łączyć, tak żeby to nie dotykało całego naszego systemu. I o tym bardzo fajnie opowiada Nick Tune na bardzo wielu swoich prezentacjach, na bardzo wielu swoich artykułach na blogu, w jaki sposób tworzyć autonomiczne, dobrze oddzielone od siebie komponenty, w taki sposób, że one były działać tak, żeby przynosiły nam wartość jako całość, tak żeby nie było to tych, tak że jeden z nich ma dużą wartość, ale także każdy z nich był dobrze od siebie separowany i świetnie ze sobą działał. Wtedy ja bardzo polecam w moich wszelkich prezentacjach i postach Event Storming, warsztat zaproponowany przez Alberta Brandoliniego po to, żeby szybko i łatwo, przystępnie odkrywać złożoność domenową w naszych systemach, a następnie dzielić ją na mniejsze części. Sercem tego warsztatu jest pomarańczowa karteczka, która nam opisuje, jakie zdarzenia biznesowe dzieją się w naszym systemie. I my w Objectivity wykorzystaliśmy ten warsztat po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób nasz system aktualnie działa i jakie powinny być granice.
i zauważyliśmy, że możemy sobie wydzielić już pewne jakby moduły, które są związane z pewnym procesem biznesowym i on idzie odtąd, tutaj, dotąd, ale są pewne komponenty gdzieś obok, które mają jakąś interakcję, ale raczej są, powinny być osobno wydzielone, powinny być autonomiczne, nie powinien być do nich taki bezpośredni dostęp, tylko powinniśmy mieć pewien model komunikacji, tak żeby tą logikę biznesową wewnątrz się wytrzymać. I na podstawie tego warsztatu zdefiniowaliśmy, jakie moduły musimy wydzielić, tak żeby nasz system działał jak najbardziej, żeby dało się wydzielić takie moduły, które będą działały jak najlepiej, jak najbardziej oddzielenie od siebie, i zaczęliśmy to wdrażać. No i udało nam się już po kilku tygodniach pracy osiągnąć wzrost performance'u naszego systemu, bo się okazało, że jesteśmy w stanie pewne dane grupować już wcześniej na podstawie akcji użytkownika w jednym z modułów, nasłuchując zdarzeń, jakie są dokonywane w innych częściach systemu. Taki prosty warsztat, a naprawdę bardzo dobrze pozwolił nam dowiedzieć się, jak wydzielić nasze moduły na mniejsze elementy. I ostatnim z takich przykładów, jakie tutaj mam dla Was, to jest tak zwana context mapa, czyli zdefiniowanie sobie, w jaki sposób nasze komponenty, w jaki sposób nasze serwisy się komunikują ze sobą i co ma na co wpływ. Bo nie wszystko będzie miało identyczny wpływ na siebie i warto o tym pamiętać przy implementacji, przy zarządzaniu danym systemem. Jeśli mamy sklep, to on może narzucać zmiany całej reszcie systemu. I to, co możemy zrobić, to zbudować sobie pewną warstwę oddzielającą nas od tego systemu, od tego komponentu, w taki sposób, żeby móc łatwiej adaptować się do zmian, które następują w sklepie. Dane komponenty mogą być ze sobą po prostu partnersko związane, że my będziemy je razem dewelopować i nie będziemy mieli wielkich problemów z tym, że to połączenie pomiędzy nami jest. Możemy mieć pewne komponenty reużywalne, ale w taki sposób, że raczej kopiujemy ten kod, a nie mamy bezpośredni coupling do niego. I możemy mieć jakąś część systemu, którą kompletnie oddzielimy od siebie i która będzie dobrze działała, nie łącząc się z nami. I te rzeczy, które tutaj pokazałem, pozwolą Wam lepiej wydzielać Wasze komponenty, lepiej je budować w taki sposób, żeby one były w stanie działać jako całość, ale każdy z nich oddzielnie, tak żeby każdy z nich przynosił już pewną wartość, a nie w taki sposób, że wszystko zależy od ciebie bezpośrednio i wszystko się wyłoży, jak wdrożycie rzecz na produkcję i zadzieje się jakiś błąd. Wszystkie rzeczy, o których tutaj opowiadałem, są opisane na moim blogu radbog.pl/loosely-coupled-architecture, gdzie są slajdy z tej prezentacji i materiały, na których się wzorowałem, które warto poczytać, bo to, co ja tutaj pokazałem, to jest jedynie pewnym początkiem do tego, żeby dobrze zrozumieć, w jaki sposób te systemy budować. I to jest wszystko, co tutaj dla Was przygotowałem. Jeśli proszę Was o feedback na stronie radblog.pl/forum, to jest dwa do czterech krótkich pytań do odpowiedzi, żebym się dowiedział, w jaki sposób tą prezentację zrobiłem dobrze, a w których miejscach zrobiłem ją źle. To jest dopiero druga edycja tej prezentacji, więc wydaje mi się, że mogę dużo tutaj poprawić. Więc liczę na wszelki feedback, a jednocześnie zachęcam do zadawania pytań. Ja w sumie mam pytanie. No. Z tymi notatkami, to jakie byłoby właściwe rozwiązanie? Jako osobny serwis, żeby się komunikowały w poszczególne tamte? Dobra, pytanie było, jakie jest poprawne rozwiązanie tego problemu? Tego tutaj. Zapomnę, że to zostało ze sobą. Dobra architektura. Zmienić projekt. Tak, zmienić projekt. Nie, żartuję. Wydaje mi się, że raczej powinniśmy mieć to jako osobny serwis, ale który ma logikę od siebie oddzieloną per każdy moduł, z którym się komunikuje. Czyli mielibyśmy tą logikę wewnątrz jednego modułu, który wie, w jaki sposób się komunikować ze sobą, ale wie, jak się komunikować z tymi modułami, ale raczej nie będzie miał ze sobą żadnych rzeczy jakby takich ściśle związanych. Tak, żeby jeśli zajdzie jakaś zmiana w tym module, no to my wtedy co zrobimy? Po prostu zmienimy tą jedną rzecz. Będziemy wiedzieli, że ona nie wpłynie na pozostałe rzeczy tutaj. To, co jest, brakuje tego, i to już widzę, że mogłem to trochę opowiedzieć o tym więcej.
bo to, co jest ważne właśnie, jak sobie wydzielamy te moduły, to jest to, w którą stronę my idziemy. Co jest najczęstsze do zmiany? Jeśli się bardzo często zmieniają notatki, to jest raczej mało prawdopodobne, tak? To powinniśmy mieć je w taki sposób, żeby te rzeczy nie wpływały na pozostałe części systemu. Czyli raczej mieć lepiej osobny serwis, który jesteśmy w stanie osobno zmienić, zarządzać, deployować. Jeśli to się zmienia rzadko od siebie, to może lepiej by było, kiedy każdy z nich tutaj miałby ten moduł notatek, tak? I on by sobie nimi zarządzał tutaj bezpośrednio, a na przykład osoby, które się znają na notatkach, przechodziłyby pomiędzy tymi modułami tak, żeby ten wspólny user experience był na przykład zachowany. Tak, żeby ten flow użytkownika był prawie identyczny, ale tak, żeby nie było jasnego połączenia pomiędzy tą częścią a tą częścią. Bo to nam będzie rodziło duże problemy. Odpowiedziałem na pytanie? Przepraszam, to ja mam pytanie, takie zupełnie się cofnę za to, przepraszam. Jaki był pierwotny problem tutaj, że... Dobrze, no i to jest dobra, tak. Dobrze, czyli nie odpowiedziałem w takim razie dobrze, no. Czy nie leczymy, dobra. Melchior, nie zaczynasz nawet, sorry. Czyli w jaki sposób tworzyć system tak, żeby nie wystąpił tego problemu? Nie, takie było pytanie. Włącz sobie nagranie. Tak. No czyli w jaki, to jest trochę tak jakby zabawnie postawiony problem, czyli w jaki sposób tworzyć system tak, żeby on był w stanie działać niezależnie, tak? I to jest właśnie tak, żeby wdrożyć tą luźny kabel architektury. Ja mam pytanie. Mhm, proszę. Poruszyłeś taki dziwny temat dotyczący draja. Jak powiedziałeś w pewnym momencie, że czasami warto go nie stosować. Czy twoim zdaniem jest jakieś takie jasne kryterium, gdzie warto się zastanowić, żeby po prostu nie pisać, nie używać draja, tylko powielić gdzieś kod w dwóch miejscach w ostatnich aplikacji? No właśnie na notatki, muszę powiedzieć. Nie, jedną rzeczą, którą warto pamiętać, jest to, żeby stosować draja dopiero wtedy, kiedy my mamy jasny widok na to, że ten kod jest duplikowany. Bardzo często jest tak, że no, piszemy jakiś kawałek kodu, później zastanawiamy się, a to będę musiał to użyć w tych dwóch, trzech miejscach. To ja sobie już zrobię abstrakcję. I to jest błąd, bo my psychologicznie my po prostu nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co będzie w przyszłości, więc my staramy się sobie zaadaptować się do przyszłych możliwości, jakie nastąpią, co najczęściej nie występuje. Więc dobrze jest stosować tego draja wtedy, kiedy mamy jasny przykład, że ten kod jest duplikowany. To jest taka pierwsza wykładnia, tak jakby. To za nim idzie kolejna rzecz, to jest to, że musimy używać je w częściach, które ta jakby wiedza jest jednoznaczna. A kiedy mamy różne te moduły, albo jak ktoś bardziej siedzi w tym świecie, gdzie inne bounded konteksty, to ta wiedza nie jest identyczna pomiędzy danymi modułami kontekstami. To znaczy, że nawet mając duplikację kodu pomiędzy kontekstami, to nie jest dla nas tak duży problem. Bo może być tak, że ktoś w przyszłości będzie chciał użyć tego kodu trochę inaczej, będzie miał inne potrzeby, to będzie powodowało, że w przyszłości silnie złączymy ze sobą te kawałki, a niepotrzebnie. Czyli trzeba mieć wyczucie takie procesu tego. No, nie, no niestety tak, że łatwo się wydziela pewne rzeczy techniczne, bardzo trudno wydziela się pewne rzeczy biznesowe. Ja w materiałach tutaj na końcu, nie wiem jak to się przełączy na koniec. Nie. Udało się. Przegrałem. W prezentacji jest